Jestem. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Wielmożni państwo, przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio? Zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. Farby, wielmożni, farby i pędzle miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony. Skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem jak zwierzę? Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Racja, Fingalu. Weźmy na przykład barona de Courdel. Odkąd obejrzał to nowe przedstawienie, ciągle próbuje się bratać z chłopstwem. I wszędzie plama z farby. Śmierdzi terpentyną jak sto nieszczęść. Niewyraźne ślady stóp. Tutaj też kapnęła farba. Jest i kolejna plama. To chyba dobry trop. Neckery? To chyba one ukradły farby. Ale po co? Jesteś paskudny.
Thank you.
farby. Te przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. Mam twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? Tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich nekery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skalę. To była, zdaje się, scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. To tutaj? Tak, doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Pomyślę. No dobrze, wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować? Położę się. Przynajmniej będę mógł się zdrzemnąć. Bohater leżący na boku, wsparty na łokciu, zapatrzony w dal, odpoczywający po walce. Truchło jakiegoś gryfa doda się później. Aha, i o żadnej drzemce oczywiście nie może być mowy. To już ustaliliśmy. To co? Mam zaczynać, czy wolisz jednak bardziej dynamiczną pozę? No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz, proszę, tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Tę minę, jak ja to... Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy. A teraz się nie ruszaj. Długo jeszcze potrwa to malowanie? Niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy. Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Uciekaj i schowaj się. O, mamuniu moja! Mamuniu!
Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne gryfa. Mamuniu moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płócien. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie? Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż... Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi, a ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No i dzięki za ratunek. Ocalając mnie, ocaliłeś sztukę. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. Witaj. O, jesteś. Witaj, wiedźminie. Nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę, powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej tolerancyjny. Ach, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę. Sprzedam ci go po specjalnej cenie. Nie sądzę, żeby mi się do czegoś przydał. Na pewno znajdzie się jakiś inny chętny. Koneser.